Cieszymy się na pewno z dwóch punktów, które dają, przybliżają nas do wyjścia z tego przeklętego, przepraszam za wyrażenie, ostatniego miejsca. Styl dzisiejszego meczu nie był ważny. Najważniejsze były dwa punkty, które nam się udało zdobyć i z tego jesteśmy naprawdę, naprawdę niezmiernie szczęśliwi. Dopóki piłka w grze jest i dopóki mamy szansę, to na pewno broni nie złożymy i będziemy w każdym meczu dawać siebie maksimum swoich umiejętności i sił, bo ja mam taką dewizę życiową, dopóki jest szansa, trzeba z niej wykorzystać. Nieważne z kim gramy, mamy w każdym meczu grać o zwycięstwo. No, błędy będą i zawsze to będzie się powtarzać. Ja uważam, tak jak trener Mali mówi, że nam nie należy się te ostatnie miejsce, ponieważ my niektóre mecze przegrywamy po prostu 3-4 bramkami i to jest po prostu z tego, że mamy młody zespół. A jeśli chodzi o to, tu pan redaktor powiedział, że okupujemy ostatnie miejsce. Ja uważam, że powinniśmy teraz właśnie jak najbardziej grać o wszystkie mecze o zwycięstwo, ponieważ ci chłopacy mogą się pokazać i poważnie lepsze kluby na przykład. Nie? To jest moje zdanie. Ja już kończę prawdopodobnie z graniem, bo zmieniam pracę, zmieniam miejsce zamieszkania. Życzę jak najlepiej AZS-owi. Bardzo mi się dobrze współpracowało z trenerem Kwiatkowskim w ciągu dwóch sezonów. I na czym chciał zakończyć.